Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Pikantol z Kubosławem. Dziś moim gościem człowiek, o którym było wspominane w poprzednich odcinkach kilka razy, bo mówiła o nim Ola Wójcik, mówił Kacpa, więc trzeba tego jego mościa tutaj było zaprosić, chociaż nie sam to zaproponował na Twitterze, ale panie i panowie, moim waszym gościem dzisiaj Rafał Niewiadomski. Siemanko. Siemano, wywołali wilka z lasu. Tak, wywołaliśmy wilka z lasu. Bardzo się cieszę, że znalazłeś chwilkę, bo wiadomo, o czym będzie przede wszystkim rozmowa, czyli o kobietach, o kulturze, o polityce. No dobra, tak. Dawaj Kubosław, jedziesz z pytaniami. Ja już nie mogę się doczekać, już mnie energia nosi od południa, kiedy zadzwonisz, wiesz. Dobrze. Słuchaj, przygotowałem parę podchwytliwych pytań. Pierwsze i najważniejsze. Jak twoja żona znosi to, że ty masz tyle ubrań w szafie? I to koszykarskich. Nie znosi tego, to jest temat tabu w domu. Jak przychodzi kolejna paczka, to ona się odwraca i wiesz. Nie, żartuję. Myślę, że przywykła do tego. Ja staram się nie mieszać budżetu koszulkowego z budżetem domowym, więc chyba nie jest tak źle. Nie można narzekać tam na brak, nie wiem, chleba czy masła w lodówce. Więc no, ona chyba się cieszy, że ja mam jakąś tam zajawkę, chociaż ja mam wrażenie, że tak do końca to chyba nikt mnie nie rozumie, no. Słuchaj, no bo w Polsce mam wrażenie, że troszkę kolekcjonowanie jerseyów jeszcze nie jest na takim poziomie jak w Stanach, chociażby w Stanach Zjednoczonych, i takich osób jak ty nie ma jednak aż tak dużo. Tak próbowałem się troszeczkę porozglądać, to powiem ci, na przestrzeni lat, no to twoja kolekcja bez wątpienia jest największa, jaką miałem okazję gdzieś nawet w internecie zobaczyć. A ty orientujesz się, czy ktoś jest równym zapaleńcem pod tym względem w Polsce jak ty? W Polsce jest kilku takich fajnych gości, między innymi Paweł Gramza z Gdańska, którego serdecznie tutaj pozdrawiam. Paweł na przykład kolekcjonuje tylko rzeczy Denisa Rodmana, meczowe rzeczy Denisa Rodmana, i to jest o tyle fajne, że Rodman grał w wielu klubach, i on stara się kolekcjonować głównie rzeczy z epok, w którym Denis Rodman grał. Czyli na przykład, jeżeli nie udaje, bo wiadomo, że to jest bardzo ciężko znaleźć, powiedzmy, bluzę rozgrzewkową Denisa Rodmana, powiedzmy, z lat 80., tak? To jest kilka sztuk takich na świecie, czy kilkanaście. Natomiast on stara się znaleźć rzeczy z danego sezonu, w którym Denis Rodman mógł grać w danym zespole, i stara się te rzeczy kolekcjonować z każdego klubu, w którym był Denis Rodman, czyli na przykład z Dallas Mavericks, gdzie grał jeden sezon, z Los Angeles Lakers i tak dalej, i tak dalej. Mam podobnie. Ja na przykład jestem wielkim fanem Kobe'ego Bryanta, Rona Artesta i Michaela Jordana i Marcina Gortata. I tych gości staram się też kolekcjonować rzeczy głównie meczowe. Natomiast staram się też nie omijać takich rzeczy jak bluzy rozgrzewkowe, spodenki meczowe, jakieś tam koszulki treningowe. Wszystko to, co jest z okresu, w którym dany zawodnik grał w klubie. Tak to mniej więcej u mnie wygląda. Dobra, to słuchaj, zacznijmy od początku, zróbmy takie origin story. W przypadku Kacpy wszystko zaczęło się, czyli twojego serdecznego przyjaciela, wszystko zaczęło się od czapeczki. Pozdrawiamy go tutaj. Tak, pozdrawiamy. Bardzo, bardzo spoko człowiek, mega pozytywnie zakręcony. Słuchaj, u Kacpy zaczęło się to od czapeczki Charlotte Hornets. Jak to zaczęło się u ciebie, cała zajawka na basket? Cała zajawka na basket to się chyba zaczęła jakoś tak w telewizji, coś musiałem obejrzeć, i to pewnie, tak mi się wydaje, że to były finały 91 roku, czyli miałem 7 lat mniej więcej. I pamiętam, że no, każdy dzieciak, który widział w TVP2 Michaela Jordana i Chicago Bulls wtedy, to jeżeli się nie znał na koszykówce, to jak zobaczył Jordana, to Jordan się tak wyróżniał tym, jak się poruszał, jak biegał, z jaką gracją. Nie do opisania to jest po prostu, więc każdy dzieciak, który wtedy oglądał, nie było opcji, żeby nie zauważyć Michaela Jordana, tak? Więc u mnie to się chyba tak zaczęło, i nawet pamiętam pierwszy mecz, bo pierwszy mecz wtedy leciał finałów 91 roku. Lakersi wygrali ten mecz po trójce sama Perkinsa tam na 30 sekund przed końcem meczu, jednym czy dwoma punktami, i pamiętam, że bardzo płakałem po tym meczu, bo Chicago miało jeszcze 10 sekund na to, żeby wygrać, ale chyba im się to nie udało. I pamiętam, że płakałem po tym meczu, to było sobotnie popołudnie, jakaś tam powtórka na tej dwójce, i mama mnie pocieszała, bo mówi: Rafał, nie przejmuj się, to w ogóle jest ustawione, nie masz się czym przejmować. I tak pamiętam, że zaczęła się moja miłość do koszykówki, do Michaela Jordana, do Chicago Bulls i do NBA, a później też poleciałem tak jak wszyscy w latach 90., tak? Były
No było dużo takich. Ja miałem w ogóle świetną mamę. Co prawda bardzo krótko ją miałem, bo ona zmarła już w 2000 roku. Natomiast bardzo intensywnie pewne rzeczy mi przekazywała. I ja mogłem na nią bardzo mocno liczyć w kwestii mojej zajawki. W sensie, jak trzeba było mnie zawieźć na trening 40 kilometrów dalej, to ona to robiła. Wsiadała w auto i mnie zawoziła na trening. I ona potrafiła dać mi takie prezenty, powiedzmy, na gwiazdkę, że ja w ogóle byłem. Tak jak Kacpa opowiada ostatnio, jak się czuł, gdy rodzice przynieśli mu buty, jakieś tam Reeboki bodajże, czy File, Tak, nawet nie Fila, pamiętam. Granta Tak, Hila. tak, Granta Hilla czy Stackhausa, nie wiem. No coś To ja tak się takiego. na przykład, tak, to ja tak na przykład się czułem w 93 roku bodajże na gwiazdkę, jak odpakowywałem prezenty i okazało się, że dostałem album do kart Upper Deck O z kurde. dwoma opakowaniami kart. I ona to gdzieś wyczaiła w Łodzi na Piotrkowskiej w takim sklepie fotograficznym, gdzie wisiał też plakat Jordana, może nie w wersji 1 do 1, ale też taki wielki. To się w Stanach na to mówi plakat na drzwi, door poster. I to są takie plakaty 1,80 m na 60 mniej więcej. I dzieciaki w Stanach sobie takie plakaty wieszają zawsze na drzwiach, głównie w swoich pokojach. No i właśnie jak ja pamiętam, dostałem te karty, to ja po prostu zwariowałem, ześwirowałem. I żeby było najzabawniejsze jest to, że w tych dwóch paczkach trafiłem od razu na dwie karty Michaela Jordana i to z sezonu O kurde. 92-93, jedna zwykła, jeden hologram, więc ja w ogóle ześwirowałem, bo w 20 kartach, które dostałem na powiedzmy 400, które były w całej serii, miałem już te dwie najważniejsze, tak? No i to był 93 rok, 94, więc to nie były takie czasy jak teraz, że sobie człowiek wchodzi na eBay, na Allegro i kupuje co chce, ile chce, jak chce, tylko wtedy taka paczka kart Upper Deck, no to wow, to jakby centralnie ktoś mi ściągnął gwiazdkę z nieba i ją tak po prostu dał na ręce, Rafik, trzymaj, nie? Coś na tej zasadzie. Więc taki był początek w sumie, no, jeżeli chodzi o samo zainteresowanie koszykówką i NBA w sumie, no. No to powiem ci, te karty naprawdę mega sprawa. Ja pamiętam, moja pierwsza karta, już nawet nie pamiętam, jakim cudem ja ją zdobyłem, ale to była karta Damona Stoudemire'a z Toronto Raptors, z jego Toronto, aha. chyba debiutanckiego sezonu, nawet gdzieś ją tam mam schowaną, także kurde, to były święte grale w tamtym momencie. Nie wiem, czy pamiętasz, jeszcze były takie papierowe karty z Magic Basketball. Tam był Rodman, Tak, tak, tak. Jordan. Mam nie wycięte wszystkie gdzieś tam w pudełku po butach leżą schowane. No właśnie, muszę się zgłosić do swojego starego mieszkania i tego poszukać, bo też ich tam trochę mam. No dobra, a pierwsza koszulka, bo to też jest no, dziś twoja największa pasja, już właśnie kolekcjonerska, o której Tak, jeszcze tak, więcej porozmawiamy, ale kiedy i jaką pierwszą koszulkę udało ci się nabyć, dostać? tak. Pierwszy komplet, ale to była taka totalna podróbka gdzieś tam z targu, prawdopodobnie zza wschodniej granicy, tylko nie wiem, czy tej dalszej, czy bliższej. Mama poszła na targ w Zelowie i przytachała mi do domu strój Chicago Bulls, biały, biały z czerwonymi wykończeniami. Oczywiście to była podróbka, nie było nawet logotypu NBA na ramionczku, ta czcionka się w ogóle różniła od tej moczowej. Natomiast ja miałem wtedy no, te 7-8 lat mniej więcej, więc to był pierwszy strój, który dostałem. I to już był w ogóle hardcore dla mnie. Ja się przebierałem w ten strój, miałem kosz w pokoju, który gdzieś tam ojciec mi łatwił i on był przywieszony na ścianie, więc to były takie czasy, że się brało zwykły aparat i siostra robiła mi tym aparatem zdjęcia, żeby zrobić w jakiejś pozie jak Michael Jordan na przykład. I oczywiście z całej kliszy 36-zdjęciowej wychodziły na przykład 2 czy 3 zdjęcia, bo ona miała problem z uchwyceniem tego i cała klisza, która była warta miliony, szła praktycznie do kosza, bo tylko 2 zdjęcia z tego się nadawały. A jeszcze w ogóle wywołanie tych zdjęć to też było jakieś tam miliony monet, No więc to tak, w to trochę ogóle... kosztowało wtedy. Tak. Więc to był pierwszy strój, natomiast taki oryginalny pierwszy jersey. To była fajna historia, bo rodzice zabrali nas na wakacje do Włoch i my mieliśmy gdzieś tam miejscówkę w Sorrento pod Neapolem, w Zatoce Neapolitańskiej. I pierwszego dnia, kiedy wjechaliśmy do Włoch, mieliśmy sobie zwiedzić Wenecję. I w Wenecji, gdzieś w okolicach tego mostu zakochanych bodajże, tak się ten most Tak, nazywa, już to kojarzę. tam w uliczce, która od tego mostu odchodziła, był Foot Locker. W O! ogóle ja zwariowałem. Pierwszy raz w życiu, 95 rok, miałem 11 lat. W Polsce czegoś takiego w ogóle nie było. I ja wszedłem do tego Foot Lockera, ja zwariowałem. Ja się poryczałem, jak zobaczyłem, że wiszą koszulki koszykarzy Jordana, Shaquille O'Neala z Orlando, Shauna Kempa z Seattle. Jeszcze tam były 2 czy 3 wzory.
w każdym rozmiarze, ze spodenkami, z czapeczkami. Ja po prostu ocipiałem i powiedziałem, ja naprawdę się popłakałem. Może nie dorosły chłop, ale 11-latek. Ja po prostu się zalałem łzami, bo powiedziałem, że nie wyjdę bez koszulki, tak? I problem był taki, że ta koszulka kosztowała naprawdę kupę kasy. No już nie chcę nawet sobie przypominać, jakie to były. To było w setkach tysięcy włoskich bodajże lirów. Liry tak, były wtedy we Włoszech chyba. I to była naprawdę masakrycznie duża kwota. I to była bodajże 1/4 naszego całego budżetu na 2 tygodnie tych wakacji we Włoszech. O kurde. Więc to była masakryczna kwota i ja byłem tak załamany, jak wyszliśmy z tego sklepu, że znajomi, którzy z nami byli, powiedzieli moim rodzicom, że oni nam dołożą do tej koszulki, żebyśmy już kupcie mu kuźwa tą koszulkę, żeby on przestał beczeć, bo cały wyjazd będzie dramatem, nie? I pamiętam, że moi rodzice byli masakrycznie na mnie wściekli, bo nie byli w stanie tego wytłumaczyć, a ja wiedziałem, że to jest moja jedyna szansa na taki jersey, bo jak do Polski wrócimy, to nie będzie u nas za 10 lat i nigdy te koszulki nie weszły. To była wtedy europejska replika czempiona, w całości sublimowana, czyli te wszystkie grafiki, które były na tej koszulce, były nanoszone, po prostu materiał był farbowany, tak? Mhm. I pamiętam, że wróciliśmy się do tego sklepu, mama kupiła mi białą koszulkę Shaquille O'Neala. Mogłem sobie wybrać Shaquille O'Neala z Orlando albo Michaela Jordana. Ja zgłupiałem, ale Jordan wtedy już nie grał w kosza, bo to był 95 rok. Niby wrócił, ale dostali w playoffach od Orlando. Ja już byłem wtedy fanem Orlando. Mówię, nie, biorę koszulkę Shaquille O'Neala. I pamiętam, że jeszcze sprzedawczyni pytała się mojej mamy, a może czapeczkę do tego startera, nie? I po prostu ja się tak spojrzałem na moją mamę, ona na mnie mówi, nie, zapomnij chłopie, nie, zapomnij. Ja miałem przerąbane przez cały wyjazd na tych wakacjach, natomiast przez 2 tygodnie tej koszulki praktycznie nie ściągałem. Ściągałem jak tylko wchodziłem do basenu, a tak, nie, i ja w tej koszulce chodziłem przez, no, długo, naprawdę. A masz ją jeszcze gdzieś schowaną, czy...? Nie, wiesz co, dałem jej kiedyś mojej byłej dziewczynie, bo potrzebowała koszulki na WF. Jak już jej dałem, tak w sumie została. Ja, to był w ogóle mały rozmiar, bo to był rozmiar S bodajże, albo M nawet. Więc ja nawet bym teraz to nie wszedł, a na Allegro takich koszulek, replik z tamtego okresu jest masa, także czy na Elixie, więc jakbym chciał nawet swoim dzieciom kupić, to nie jest problem, bo to są jakieś tam nieduże kwoty, więc no, także... Ale tych dramatów później z koszulkami było sporo, bo ta pierwsza koszulka była w 95 roku i na kolejne koszulki musiałem już poczekać kilka lat. I w 98 roku pojechaliśmy do mojej cioci do Monachium i tam kiedyś to było tak, że w Polsce był oczywiście Magic Basketball, był basket, natomiast fajne były te niemieckojęzyczne i angielskojęzyczne miesięczniki. I tam były takie do kupienia, były niemiecki basket był do kupienia. Nie wiem, czy kojarzysz taką gazetę. Tak, było. Ja swego czasu w Empiku kupowałem namiętnie, bo tam były duże plakaty, dużo fajnych zdjęć i były zawsze 2 czy 3 strony sklepów niemieckich, które się reklamowały, gdzie można było sobie, tak jak Kacper wspominał, jak w Krakowie gdzieś tam mógł sobie szybę polizać. Ja mogłem sobie polizać tą kartkę, bo mogłem sobie palcem pojeść i zobaczyć, o, te buty bym chciała, tą koszulkę bym chciał. I ja pamiętam, że w 98 roku sobie zamarzyłem cały komplet Orlando Magic Pennego Hardawaya niebieski. I poprosiłem ciocię z Monachium, żeby mi to zamówiła. Rodzice się na to zgodzili, że tam na urodziny dostaniesz i tak dalej. I pamiętam, że o 1:00 w nocy przejeżdżał bus, który wiózł ludzi z Monachium do gdzieś tu w Polskę i przejeżdżał, kierowca miał zostawioną tą koszulkę, tak, ten cały strój, miał go zostawić, o 1:00 w nocy mieliśmy wyjść na ulicę, czy tam mama miała wyjść, odebrać paczkę i on sobie miał jechać dalej, nie? I faktycznie o 1:00 w nocy gość podjechał, ja biegnę, oczywiście nie spałem, dostaję tą paczkę, otwieram paczkę i tak jak byłem mega szczęśliwy, tak od razu zalałem się prawie łzami, bo zamiast kompletu Pennego Hardawaya z Orlando dostałem koszulkę z Scottiego Pippena czarną z Chicago Bulls, z paski. Ja byłem załamany, bo w tamtych czasach te stroje alternatywne z Chicago to były jedne z najbrzydszych w lidze. Ludzie omijali je szerokim łukiem i no ja byłem kompletnie zdewastowany, tak, bo marzyłem o tym stroju Pennego niebieskim i dopiero kilka lat temu sobie odbiłem, bo już tak, no, kupiłem sobie meczowy strój Pennego, tak, czyli meczową niebieską koszulkę, meczowe niebieskie spodenki z tego samego sezonu 97-98, więc odbiłem sobie z nawiązką, natomiast no, takie były początki, to były te repliki europejskie. Dzisiaj wiem, że te europejskie repliki się bardzo dużo różniły od tych meczowych koszulek i mniej więcej też w tamtym okresie, jak przeglądałem sobie basket, to było po którychś finałach z Utah Jazz, albo to był 97, albo 98 rok, natrafiłem na zdjęcie
jak ktoś, było na pewno zdjęcie Denisa Rodmana z ludźmi z kapeli z Pearl Jam i ktoś, wokalista Pearl Jam miał chyba koszulkę Denisa Rodmana meczową i było zdjęcie ze sklepiku Chicago Bulls, jak jakaś kobitka, nie wiem co to była za kobitka, czy to był jakiś polityk, czy to była jakaś znana osoba, w każdym razie tam była osoba, która zakładała sobie też koszulkę Chicago Bulls i różnica w tej koszulce, w tych dwóch koszulkach była taka, że tam były dwie metki. Była jedna metka czempiona, gdzie zamiast XL, 2XL, 3XL były jakieś cyfry, liczby typu 48, 50 i tak dalej, a na drugiej metce był logotyp Chicago i tak dalej. Ja wtedy, to był 96 rok, finały z Seattle, teraz sobie skojarzyłem. Ja wtedy zacząłem szperać sobie po zdjęciach w Magic Basket, bo coś mi zaczęło tak nie grać, bo mówię, kurczę, tak patrzę na plakacie, że gwiazdka na koszulce Orlando Magic tak jest taka, widać, że odbija światło, tak się mieni, coś srebrnego tam jest i tak dalej, a tą gwiazdkę, którą ja miałem, to była taka szara, taka sublimowana, więc tu mi coś nie grało i później jak zobaczyłem te zdjęcia właśnie Denisa Rodmana, tego jego koszulki i tak dalej i tak się przyjrzałem, że te koszulki meczowe to są wyszywane i mówię, coś kurczę jest nie tak i faktycznie wtedy do mnie dopiero dotarło, że te koszulki, które są dostępne w Europie, to one są takimi replikami tanimi, a to, co mają zawodnicy, to jest w ogóle co innego, a to, co jeszcze jest w sprzedaży w Stanach, to też są jeszcze tam dwa czy trzy różne rodzaje koszulek, tak? I ja tak ten temat drążyłem i tak bardzo chciałem mieć koszulkę meczową, że no jak przyszły lata już tam 2000, powiedzmy 3, 2004, gdzie można było sobie wejść na amerykańskiego eBaya i tak dalej, to wtedy zacząłem szukać takich rzeczy i wtedy pamiętam po raz pierwszy udało mi się ściągnąć koszulkę takiego autentyka, tak? Czyli koszulka, która już jest niby koszulką meczową wtedy, natomiast ja też już wiem, że ta koszulka się dużo różniła od koszulki meczowej. Tam w zależności od producenta koszulek, bo ci zmieniali się w ciągu ostatniego ćwierćwiecza bardzo często, to ta koszulka, która się nazywała autentykiem od koszulki meczowej, one się albo praktycznie w ogóle nie różniły poza rozmiarem, dodatkowym przedłużeniem koszulki, albo się różniły sposobem wykonania czy naniesienia tych wszystkich emblematów klubowych, numerów i tak dalej. Tak? Więc wtedy właśnie w 2004 roku, jak można było sobie założyć konto na eBayu, i to było też w ogóle super, bo żeby kupić coś w Stanach, to trzeba było sobie założyć konto, i trzeba było te pieniądze komuś w Stanach przesłać przez Western Union, bo dzisiaj są różne systemy, jest PayPal, są no przelewy, tak, możesz kartę kredytową sobie podpiąć, a w 2004 kartę kredytową to wśród moich znajomych to można było sobie pomarzyć. A jeżeli chodzi o... No tak, tylko wchodziło w grę Western Union, więc tak naprawdę wysyłałeś te pieniądze i bardzo często było tak, że opłata na wysłanie, powiedzmy, trzeba było komuś zapłacić, nie wiem, $70 za koszulkę, plus tam powiedzmy $20 za wysyłkę, tak? Czyli to było $90. To już była góra pieniędzy, ale do tego trzeba było zapłacić na przykład 50 zł w Western Union, żeby ten przelew w ogóle został wykonany, tak? Więc masakryczne koszty na pierwszy dodatkowe, tak, ktoś fajnie sobie zarabiał na tym pieniądze. No i tak, zanim ludzie w Polsce jeszcze wiedzieli, że można sobie takie rzeczy ściągać i tak dalej, to ja już wtedy sobie sporo rzeczy ściągałem. Później, tak jak Kacper mówił, że bardzo często dzięki koszykówce poznaje się wielu ciekawych ludzi, tak ja poznałem gościa, który pomaga mi do dzisiaj w sumie rozwijać tą kolekcję, bo ja mam taką zasadę, że wszystkie rzeczy, które gdzieś tam udaje mi się kupić czy zamienić, to wysyłam sobie do niego, on siedzi w Stanach i on te rzeczy raz na jakiś czas mi wysyła. To też nie jest łatwe, bo on z dużą paczką musi później kilkanaście kilometrów pojechać do specjalnego serwisu kurierskiego, żeby to później wysłać do Polski, żeby to przyszło i tak dalej. Więc tutaj serdecznie pozdrawiam Marka Kołtuna, który siedzi teraz w Nowym Jorku w epicentrum pandemii. Także mam nadzieję, że jest zdrowy, że jest wszystko ok. Znaczy wiem, że jest zdrowy, bo z nim rozmawiam codziennie, ale jak będzie taka okazja, że odsłucha tego podcastu, to miło mu się zrobi, jak usłyszy pozdrowienia. Więc tak wyglądała sytuacja z autentykami. No i tak też później, kilka lat później, mniej więcej 2006 rok, kupiłem pierwszą koszulkę meczową. I teraz mnie zabij, bo się zastanawiam, jaka była moja pierwsza koszulka meczowa, w sensie taka, w której już ktoś grał. Wydaje mi się, że to była koszulka chyba Dereka Fischera z Lakersów z 2004 roku, czyli z sezonu, w którym miał ten słynny rzut w San Antonio w playoffach. Tak, na 0,2 sekundy chyba do końca było. Tak, dokładnie.
I to był mój chyba pierwszy jersey meczowy. Jak ja go dostałem, dopiero wtedy zobaczyłem, jaka przepaść dzieli jersey meczowy od takiej koszulki zwykłej. I wtedy odpuściłem sobie kolekcjonowanie autentyków, replik, czegokolwiek innego. I zacząłem wyprzedawać wszystkie rzeczy, które gdzieś tam miałem, wszystkie koszulki. I to, co uzbierałem, pakowałem w kolejną koszulkę. I tak, no i tak kolekcja rosła do dwóch, do trzech, do pięciu koszulek i tak dalej, i tak dalej. I tak zacząłem sobie przeglądać tego eBaya. I dzisiaj to już jest, sytuacja już jest bardzo popsuta, bo ludzi, którzy zbierają koszulki na całym świecie już jest bardzo dużo. Plus na Instagramie czy na eBayu kwitną tak zwane thrift shopy albo vintage story, gdzie ludzie po prostu wyszukują różnych pamiątek, czy to na eBayu, czy gdzieś tam w Ciucholandach, i oni te rzeczy wrzucają na eBaya, gdzieś tam sprzedają, tak? I takich ludzi, takich ekip, które znam, to jest co najmniej kilkanaście. To są bardzo często, czasami to są bracia bliźniacy na przykład gdzieś tam z Portland, którzy praktycznie cały dzień siedzą na trzech, czterech komputerach, mają wpisane słowa, hasła, klucze i wyszukują wszystkie rzeczy, które trafiają na eBaya, są tam codziennie, więc tak jak kiedyś można było sobie wejść na eBaya i kupić sobie koszulkę meczową za $50 i to był w ogóle niesamowity styl i tak dalej, to dzisiaj jest to praktycznie niemożliwe właśnie przez tych takich resellerów, czyli takich odsprzedawców, tak, którzy chcą na tym zarobić, bo bardzo często jest tak, że koszulka jest sprzedawana powiedzmy po $50-100, a ona ma wartość powiedzmy $1500, tak, więc no, ktoś na tym robi fajną kasę, spędza dużo czasu przed komputerem, no i ja niestety tu jestem skazany na praktycznie zawsze na porażkę, bo w momencie, kiedy ktoś w Stanach wystawia te rzeczy, to u nas jest albo końcówka dnia, albo środek nocy, tak, więc ja już nawet sobie odpuściłem te tematy, i wiem, że już pewnych rzeczy nie przeskoczę. Natomiast no, cały czas gdzieś tam staram się też moje słowa klucze wyszukiwać. Mamy duże grono znajomych na Instagramie, kolekcjonerów z całego świata, którzy mówią mi, że jak się powiedzmy coś pojawia, nie wiem, z rzeczy, których mi brakuje w kolekcji, no to zaraz dostaję cynk, że to jest tu i tu do wzięcia, tylko z reguły jest to kwestia kasy, tak? No i tutaj kolejna sprawa, trzeba po prostu te środki gdzieś tam ciułać, no. A nie są to małe niestety środki. No tak, bo te koszulki nawet w Polsce, jak się patrzy na ceny, no to wiadomo, że repliki można kupić dość tanio, ale powiem Ci ciekawostkę, że kiedyś moja babcia kupiła mi w Ciucholandzie koszulkę New York Knicks Latrella Sprewella. To był czempion na pewno. I to, co mnie zdziwiło, że strasznie ten materiał był tak dziwny, że praktycznie każde założenie to trzeba było ją prasować. Ona się tak wiela. To tak, po prostu to było coś niewiarygodnego. No ale pamiętam, że to była bardzo, bardzo fajna koszykówka i też chyba za 8 zł czy coś takiego się udało ją trafić, więc można takie rzeczy. A takie rzeczy właśnie, które są najtańsze, cieszą najbardziej po prostu, bo ja na przykład dwie najfajniejsze koszulki, które mam w kolekcji, dwie no z kilku najfajniejszych powiedzmy, to są koszulki, które kupiłem w Polsce, na polskim Allegro. I to są niesamowite koszulki, bo pierwsza to jest koszulka Cedrika Ceballosa, jego meczowa, Lakersów, z jego autografem z tyłu na dwójce. Zapłaciłem za nią jakieś tam 150 zł, czyli bardzo śmieszne pieniądze. I wyobraź sobie, że to sprzedał mi gość, który tą koszulkę wygrał na jakimś turnieju streetballowym w Berlinie bodajże, czy w Monachium, już nie pamiętam, gdzieś w Niemczech w każdym razie. I w ramach nagrody zaprosili Cedrika Ceballosa i Cedric Ceballos dał mu po prostu koszulkę z własnym autografem. Więc tak to była ta pierwsza koszulka. A druga koszulka w Polsce kupiona to był tak zwany prokat, czyli Champion w latach 90. produkował takie limitowane wersje koszulek, które były identyczne jak koszulki meczowe w rozmiarze danego zawodnika. Czyli na przykład jeżeli Michael Jordan nosił rozmiar 46 plus 3, to Champion produkował na przykład 200 koszulek w jego rozmiarze i te koszulki były wyprzedawane. Dzisiaj te koszulki mają dużo większą wartość kolekcjonerską wśród jersey headów i takich freaków jak ja, bo jest ich mało, bo to jest Champion, bo to są lata 90. i tak dalej, i tak dalej. I właśnie taką koszulkę dziewczyna sprzedała, której tato wysłał z Chicago, ona była gdzieś z Mazur, chyba Olsztyn, i ona wystawiała tą koszulkę, bo ona była na nią za duża, więc ja pamiętam, że jak wszedłem na Allegro i zobaczyłem tą koszulkę, no to zgłupiałem, też były jakieś pieniądze w stylu 160 zł, więc powiedzmy jedna
ósma wartości tej koszulki, tak, mniej więcej na dzisiaj. Więc no tak, takie rzeczy cieszą najbardziej. I z Ciucholandów w Polsce w sumie nie miałem nigdy okazji coś ciekawego trafić. Wiem, że niektórzy ludzie coś tam potrafili ciekawego przynieść. Natomiast tą koszulkę o Knicksach, o której ty wspomniałeś, że się bardzo tak, bardzo się, no, był problem z, trzeba było je prasować, tak, bo się Tak. bardzo, tak, to powiem ci taką ciekawostkę, materiał, którego firma Champion używała do robienia replik, to był tak zwany mikromesh, to był taki troszeczkę świecący materiał, te dziurki były w kształcie trójkątów, takich małych trójkącików, i koszulki z tego samego materiału mieli między innymi w latach 90. nowojorscy Knicks. To były koszulki meczowe. I Minnesota Timberwolves. Były dwa zespoły, które w środku lat 90. mieli koszulki z tego materiału. Z tym, że ich koszulki były z podwójnej, miały dwie warstwy. Te koszulki były troszeczkę nierozciągliwe i do dzisiaj w sumie nie wiadomo, dlaczego te dwa zespoły miały. Znaczy, no my nie wiemy. Champion pewnie wie i właściciele, czy tam menadżerowie, którzy się zajmowali sprzętem, pewnie wiedzą, dlaczego te kluby miały z tego stroje. Natomiast no, to jest taką tajemnicą Poliszynela dla Jersey Headów. My się bardzo często zastanawiamy, bo to są takie może nie białe kruki, ale to trwało tam 2 czy 3 lata, powiedzmy, mniej więcej 93 rok, 94, 92, czyli wtedy, kiedy Knicksi byli w finałach między innymi. I no, to taka ciekawostka, bo pozostałe stroje Champion, które robił dla ligi w tamtym okresie, to już była taka tradycyjna siateczka, taki gruby, fajny, rozciągliwy materiał. I do dzisiaj te stroje Championa z lat 90. są uznawane przez Jersey Headów takie za najfajniejsze stroje, jakie wyszły, bo raz, że były wygodne, dwa, że miały fajny krój, trzy, że nie były jeszcze oversized tak bardzo jak później w latach 2000 i plus. A no i później weszły te wszystkie sublimacje, te takie wielkie logotypy, jak Toronto Raptors ze swoim dinozaurem, jak Houston Rockets z tym strojem piżamowym, Orlando Magic w paski. W zasadzie wszystkie kluby, większość klubów miała wtedy jakieś takie wymyślone, fajne stroje, bardzo, Były bardzo świetne. kolorowe. Były świetne, tak. I Ty jesteś większym fanem tych strojów z lat 90., czy jednak tych bardziej współczesnych, już z XXI wieku? nie, ja jestem lata 90., to jest dla mnie taki konik, bo wtedy było wszystko najlepsze od NBA po stroje i w ogóle i życie, bo ja miałem wtedy kilkanaście lat, więc nie ma lepszego okresu niż lata 90. Też tak jak Kacpa, zdzierałem buty na asfalcie. Pamiętam, że on miał taką historię, że chyba w 2 tygodnie zajechał tam któreś buty. Tak, opowiadał o tym mnie. Ja też miałem taką historię, że oglądałem bodajże Karate Kid 2 i tam dzieciaki miały czarne Nike z białą łyżwą i sobie zamarzyłem takie Nike. Pojechaliśmy z rodzicami do Łodzi na Piotrkowską na shopping i tam, nie wiem czy pamiętasz, naprzeciwko pierwszego McDonalda był taki sklep Nike. Tak, był bardzo długi Był czas. początek lat 90. I pamiętam, że w tym sklepie mieli takie buty, ale mieli za duży rozmiar na mnie, więc pozostały tak jak Kacper miał do wyboru Jordany i tam buty do tenisa. Ja też miałem do wyboru albo buty do tenisa Nike. To były jakieś tam chyba Andre Agassiego z zielonymi wstawkami. No nie buty koszykarskie w każdym razie. I drugi, nie wiem co było drugie, Reeboki. Cholera wie, no, jakieś tam buty, które były jeszcze gorsze, więc no, wybór padł na te buty do tenisa, te takie biało-zielone. I tych butów mi w szkole strasznie wszyscy zazdrościli. Siostra też mi ich zazdrościła, bo takie fajne kobiece kolory. Natomiast ja byłem załamany, bo tak naprawdę, gdybym miał stopę ciut większą, to miałbym te czarne Nike, takie fajne, wielkie, z dużym językiem, z białą łyżwą. To Tak, był sztos, to a był nie jakiś sztos z tam. lat 90., że te wszystkie buty były większe. Pod koniec zeszłego roku kupiłem Shaq Nozisy. Wow. Słuchaj, udało się trafić jakaś też malutka suma pieniędzy, bo tam poniżej 200 zł zapłaciłem. Ale skromne 500 zł. Na Allegro. Stary, one są tak świetne. Jeszcze nie te klasyczne biało-czarne, tylko No. już w barwach Lakersów. Trochę Wow. pury, trochę złota, czarne, no powiem ci, i są tak wygodne. Zresztą uważam do tej pory, że buty z lat 90. to są najwygodniejsze modele, jakie tworzono. No tak, bo wtedy nikt nie zwracał uwagi na lekkość tych butów. No dzisiaj są inne standardy, natomiast wtedy faktycznie jeszcze mam wrażenie, że te buty, nawet jak były zrobione, nie wiem, była taka seria Reebok Blacktop, i do tego chciałem nawiązać, bo pamiętam, że moja siostra miała czarne Reeboki Blacktopy, takie skórzane.
z fajną podeszwą, takie buty desygnowane do grania na asfalcie. I one były dobre 3 rozmiary za duże na moją stopę. Natomiast ja nie bardzo miałem buty do koszykówki i w wakacje poprosiłem moją siostrę, żeby mi je pożyczyła, tam chwilę pójdę sobie tylko porzucać. Więc jak mi je pożyczyła na te, idę raz porzucać, to je przetrzymałem przez całe wakacje. Jak ona chciała pójść we wrześniu do szkoły, jak zobaczyła te buty, to chciała mnie powiesić za jaja, bo tych butów praktycznie nie było. Nie było podeszwy, nic z tych butów nie zostało generalnie. I to były najfajniejsze buty do koszykówki na asfalt, jakie w życiu praktycznie miałem. A to tak a propos tych Shack Nozisów, Reeboków i tak dalej. A jak już jest temat Shacka, to pamiętam taki mój życiowy dramat, bo w 96 roku kibicowałem, jak sporo dzieciaków, Orlando Magic. Fajne stroje, szak w Tak, Orlando, w Disneylandia, peny, a to fajne. finały. Do dzisiaj nie wiem, jak to się stało, że oni ten, że Nick Anderson nie trafił tych 4 wolnych. A, I to do jest po... dziś uważam, że gdyby trafił jednego z tych wolnych, Orlando by dowiozł wygraną w pierwszym meczu i te finały by się totalnie inaczej Ja potoczyły. też tak myślę. Natomiast Shaq, jak przeszedł do Lakersów, no to ja byłem na początku delikatnie podłamany, chociaż Lakersi to też był taki mój top 3, jeśli chodzi o kibicowanie. Natomiast wiesz, cały plakat miałem obklejony w plakatach Orlando Magic, bo był i Horace Grant, gdzieś tam pamiętam, że Magic Basketball wydał jakiś taki specjalny numer chyba, gdzie był bardzo duży plakat Horace'a Granta. Nie taki, wiesz, 1,60 m, tylko ten Aha. plakat miał z 1,80 m na metr, Był taki tak. wielki. I pamiętam, że ten plakat Horace'a Granta u mnie wisiał. Jakieś tam proporcje kupione w Łodzi, czapeczka startera Orlando, kurtka. No ja już byłem cały Orlando Magic, tak? Nawet no, wszystko, co się dało, od skarpetek gdzieś tam podrobionych na targu po bluzę i tak dalej. Jak Shaq przyszedł do tego Orlando, no to wiesz, no to tak, no co, no trzeba chyba pójść za nim, nie? I tak poszedłem w sumie za nim, chociaż już kibicowałem też Lakersom. Natomiast jak Shaq przeszedł, no to już wiadomo, wszystkie plakaty pozmieniałem na żółte. W Magic Basketball zaraz były jakieś 2 plakaty Shaqa w stroju Lakersów, więc zaraz się je też powiesiło. Ja miałem o tyle fajną sytuację też, że co roku jeździłem na wakacje do Budapesztu O. i tam miałem rodzinę, tam jest mój chrzestny i Budapeszt to był troszeczkę inny świat wtedy dla nas i znaleźliśmy sklep z pamiątkami koszykarskimi, w sensie mieli karty, wszystkie karty kolekcjonerskie, aperdeki, deksy i tak dalej, i tak dalej. Mieli plakaty, mogłeś sobie wejść, kupić każdy plakat, jaki sobie chciałeś. To wszystko było sprowadzane ze Stanów. I pamiętam też wtedy, że mieli pamiątki hokejowe, meczowe krążki, kije meczowe z NHL i mieli też koszulkę Pennego Hardawaya. I to był właśnie ten limitowana koszulka czempiona w rozmiarze Pennego Hardawaya 50 plus 4. To była biała koszulka, która wisiała na ścianie w ramie. No i wow, no i zobaczyłem tą koszulkę, po prostu zgłupiałem i poprosiłem sprzedawcę, bo nie wiedzieliśmy, czy to jest na sprzedaż, czy nie i tak dalej. I zapytaliśmy się sprzedawcy, czy to jest na sprzedaż. I sprzedawca powiedział, tak, $100. Wtedy $100, to był 96 rok, myślę, Oj, 95, oj, 96. To była góra pieniędzy, to była tak góra duża pieniędzy, że to było nie do przeskoczenia. I dzisiaj, jak sobie przypomnę, że tam była ta koszulka, i za takie pieniądze, to ja bym dzisiaj nawet się nie zastanawiał, tylko brał od razu wszystko to, co mają jeszcze na zapleczu, bo dzisiaj te koszulki można sprzedać po razy 10 generalnie, nie? Więc strasznie żałowałem, że tego nie kupiliśmy, chociaż pamiętam, że to było nie do przeskoczenia cenowo. Natomiast w tym sklepie wtedy kupili mi rodzice też 2 plakaty Shaka z Lakersów już i te plakaty od razu też powiesiłem w pokoju, więc no tak, już byłem fanem Lakersów od tego momentu, takim mocnym. Ach, no ja pamiętam, że u mnie się zaczęło kibicowanie właśnie Lakersom. Ja jakoś zaraz na początku, od kiedy pamiętam jakoś Lakers, Magic Johnson mnie fascynował i po prostu pamiętam, miałem też taśmę VHS z dokumentem o Dream Teamie, basketowy. Oczywiście katowałem codziennie, po parę razy oglądałem, bo no, to było coś niesamowitego zobaczyć taką plejadę gwiazd w jednym miejscu i no, mega, mega sprawa. Magic Johnson jeszcze, ten jego uśmiech, to flow na parkiecie, no to ja zawsze patrzyłem na niego, to był taki wow. Chociaż muszę ci powiedzieć, że zawsze żałowałem, że Lakersi nie mają trochę ciekawszych strojów, bo od dawien dawna, wiadomo, to jest pewien rodzaj, że tak powiem, oddania historii, że w sumie, chociaż bardzo fajne stroje mieli te takie niebieskie i białe. Był komplet, to był Ręce. chyba No. początek lat 70., coś takiego.
i one były fajne, no a potem już wiadomo, złoto, purpura. I akurat jeśli chodzi o Lakersów, to zawsze żałowałem, że nie mieli tak fajnych strojów, jak chodzi właśnie Magic, czy Hornets, albo Atlanta Hawks, bo oni też mieli fajne te stroje z wiesz tym co, Jastrzębie. Ja dzisiaj z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że cieszę się, że Lakersi tak długo mieli, tak rzadko, po pierwsze, tak rzadko zmieniają stroje, bo ten komplet, który mieli do zeszłego, do 2 lata wcześniej przed LeBronem, to mieli przez prawie 20 lat. Wcześniejsze stroje praktycznie nie zmieniono od lat chyba 70., połowy lat 70. bodajże. I ja jestem, jakby to powiedzieć, no, nie lubię zmian za bardzo. Jak już jest jakaś klasyka, to lubię, jak coś zostaje czasami. I akurat w kwestii takich klubów jak Boston, jak Chicago Bulls, jak Lakersi, cenię ich za to, że logotyp jest bardzo rzadko zmieniany, tam tylko lekkie udoskonalenia były w logotypach Lakersów czy Bostonu w ostatnich tam 30-40 latach. Bulls chyba w ogóle nie mieli żadnej zmiany od Bulls to jest, początku. Bulls to jest w ogóle, dla mnie to Kevin jest Hemet. Majstersztyk. To no. jest najlepsze logo chyba. To w połączeniu z Jordanem i nie wiem, czy jest coś lepszego. No, jedyne, co można zarzucić temu logotypowi, to według dzisiejszych standardów, że ten logotyp, jak patrzysz na niego, to nie wiesz, czy masz do czynienia z zespołem siatkarskim, piłkarskim, futbolowym, tak? To jest to jedyny dość. Zarzut, ale wtedy mieli to w dupie, logotyp nie musiał pokazywać bezpośrednio, że coś jest klubem koszykarskim i super, no logotyp Chicago Bulls, no wow, to mam nadzieję, że go nigdy nie zmienią, bo jest tak kultowy. I no wow, no nie ma co więcej dodawać, no to po prostu patrzysz na ten logotyp, ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o koszykówce, patrzą na ten logotyp i wiedzą, że to wiedzą, jest Chicago Bulls. No wiedzą, no dokładnie. To był strzał w dziesiątkę, a jeszcze tak teraz mi się przypomniało, jak wspominałeś właśnie o zdzieraniu butów, bo tak w dzisiejszych czasach wiadomo, orliki, piękny tartanik, wszystko fajnie, spoko, ale tak jak mówisz, że u ciebie asfalt, ja pamiętam zaczynałem, jak zaczynałem grać w kosza, miałem tam 6-7 lat, to między blokami było takie boisko na piachu, typowy piach, jakaś stara decha drewniana, metalowa, zardzewiała obręcz bez siatki, ale kurde, to było mistrzostwo świata. I tak właśnie jak rozmawiałem o Lakersach, moja pierwsza koszulka, cały strój, to właśnie ze straganu, Kobe Bryant, ósemeczka, Lakers. O. No ale to pamiętam, że kurde, no to tak jak ty, chodziło się w tym non-stop i naprawdę to jest fajne, że takie wspomnienia dzisiaj dla młodych ludzi, to jest jakie, o czym oni gadają, to jakaś prehistoria w ogóle, tak. O co chodzi, przecież Orlik, sklepy w telefonie można zamówić, no wtedy tak nie było, pamiętam, że cokolwiek się pojawiało, ja pamiętam próbowałem na Bravo Sport, żeby nawet jakikolwiek plakat, naklejkę mieć z jakimkolwiek z graczem NBA, no to wszystko był... się kupowało, co miało związanego z koszykówką NBA. Czy to było Bravo Sport, czy... Nie wiem, czy pamiętasz, była nawet taka historia, że była taka gazeta 2010, czy 1020, coś takiego. Tak, coś takiego było. I tam pamiętam, że w 93 roku był plakat Michaela Jordana z królikiem Bucksem. To, co taki w białym tle, w Jordanach okay, bodajże w siódemkach. No to nawet czegoś takiego się szukało po wszystkich kioskach w promieniu 15 kilometrów, bo był plakat Michaela Jordana, więc to trzeba dorwać, nie? Ja pamiętam, że nawet miałem figurkę taką a la G.I. Joe Jordana z kosmicznego meczu. Kurde, nie wiem, gdzie ona teraz jest. Mam nadzieję, wow, że może gdzieś się znajdzie, ale pamiętam, że no zarąbiście to wyglądało. Zresztą ostatnio nawet szukałem, bo mówię, kurde, poszukam, może jakaś fajna będzie. I wrzucałem na Twittera i na Instagrama po prostu dwie figurki, ale to Michael Jordan po 400 wylewach i operacjach plastycznych. No. Nie ten Michael Jordan. Nie ten Michael Jordan i bardziej do straszenia dzieci niż postawienia na półce. Słuchaj, bo chciałbym też z tobą pogadać o samym baskecie. Trenowałeś, grałeś, grasz do tej pory, ale nie tradycyjnie 5-5, a 3-3. No i właśnie, pochwal się, chłopie, bo jest ty. No jest. Ja w ogóle zawsze, jak ktoś się mnie pyta o jakieś tam moje osiągnięcia i tak dalej, to lubię wypalić, że rzuciłem Gortatowi 30 punktów kiedyś. O! Ilu ludzi w Polsce może to powiedzieć? Nikt się z jego towarzystwa nie chwalił tym. Ilu ludzi w Polsce może to powiedzieć, powiedz mi?
Już wam, już wam mówię, jak sytuacja wyglądała. Ja jestem rocznik 8-4, rocznik Marcina i grałem jako młodszy junior, jako kadet, grałem w UMKS Piotrkowi Piotrków Trybunalski i razem z UKS-em graliśmy w tej samej lidze juniorów. I pamiętam taką sytuację, że no jeszcze jak nie było Marcina, to my jako Piotrkowie zajmowaliśmy pierwsze miejsce w Lidze Wojewódzkiej. Tam była dobra ekipa czy na UKS-ie, czy na starcie. Było wielu, wielu fajnych grajków, między innymi Michał Micielski, którego też pozdrawiam. No, mecze z UKS-em pamiętam, że stały na wysokim poziomie. Wtedy też obiłem się o kadrę. No, byłem zawodnikiem kadry makroregionu łódzkiego. Trenerem był trener Andrzej Grab, którego też pozdrawiam z Łodzi. My wtedy, pamiętam, tam była silna ekipa, bo oprócz Miciela, oprócz mnie, był też Paweł Malesa, rok młodszy, który jakąś tam karierę, no, miał predyspozycje niesamowite do grania. Najlepiej ułożona ręka w polskiej koszykówce. Sorry, Maciek tak. Dziewiński, sorry, reszta. Ale Males po prostu, to mogę ci powiedzieć taką ciekawostkę. W sumie to był, nie wiem, czy to jego ostatni sezon, jak ŁKS grał w ówczesnej Tauron Basket Lidze, sezon 11-12. Paweł wtedy przyszedł do ŁKS-u i pamiętam, pojechaliśmy na ostatni mecz sezonu do Wrocławia. Zabrałem się autokarem z chłopakami. No i akurat Paweł wtedy miał jakąś kontuzję nogi i nie mógł grać, ale mógł sobie porzucać. Słuchaj, stanął lekko pod skosem i to było na zasadzie po prostu sam nadgarstek chodził, pyk, pyk. I trujeczka, trujeczka, tak. Trujeczka, trujeczka. No to było niesamowite. Także Pawła pozdrawiamy. Pawła pozdrawiamy, dokładnie. Males miał coś takiego, jak ja za dzieciaka, powiedzmy, w juniorze młodszym czy w kadecie, już miałem ładnie ułożoną rękę stosunkowo, gdzie no technicznie ten rzut fajnie wyglądał. Natomiast dużo spędziłem czasu ćwicząc w domu na siłce z hantlami, żeby mieć tyle siły w łapie, żeby tą piłkę móc wypchnąć z nad głowy, a nie sprzed głowy jak dzieciak. Więc ja w wieku już tam, nie wiem, miałem tam 12-13 lat, to już starałem się rzucać z nad głowy, gdzie bardzo często to było bardzo trudno dużą piłką dorzucić. Natomiast Males jako gówniarz miał tyle pary w łapie, że on tą piłkę z samym nadgarstkiem rzucał, nawet nie robił całego ruchu. To był tylko nadgarstek. Nie, łapa była niesamowita. On był technicznie świetnie przygotowany, miał duże dłonie. No, był niesamowitym fizolem, no, świetnie się z nim trenowało, świetnie się z nim rywalizowało na tych treningach, naprawdę, naprawdę coś pięknego. Ta piłka mu się kleiła do tej łapy. I pamiętam taką sytuację, jak graliśmy w Toruniu o Mistrzostwa Polski Kadr Makroregionalnych. Rok wcześniej, w 97 roku zdobyliśmy Mistrzostwa Polski Kadr Makroregionalnych, a w 98 w Toruniu graliśmy jeszcze raz w tym samym praktycznie składzie. Males pojechał kontuzjowany, miał kontuzję biodra, no ledwie kuśtykał, on nawet na rozgrzewce nie biegał, bo kuśtykał, no nie mógł biegać, trener w ogóle, nie wiem, o co tam chodziło, kto mu kazał w ogóle grać, bo on nie powinien był grać. No i trener mu tam mówił: Males, oszczędzaj się, graj dużo w wodzie, unikaj walki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tam wiadomo, że Mistrzostwa Polski Kadr Makroregionalnych oglądają trenerzy z kadry Polski, tej szerokiej, głównej. Więc Males gdzieś tam, nie wiem, zrobił przechwyt, czy pobiegł na kontrę, jest sam na sam z koszem i no każdy normalny człowiek rzuciłby po prostu lay-upa, żeby nie zrobić sobie krzywdy, a Males z kontuzjowaną nogą, kuśtykając, on wpierdzielił 361 łapą, nie? Gdzie po prostu trener się złapał za głowę, my tak samo w ogóle nie, to było niemożliwe, więc no tak, u mnie ta kariera w juniorach coś tam pograłem, później druga liga w Piotrkowi i właśnie była taka sytuacja, że w juniorze starszym, już jak chodziłem do liceum, do trzeciego liceum w Piotrkowie, w juniorze starszym pamiętam taki pierwszy turniej przedsezonowy, sparingowy w Pabianicach. No i tam wchodzimy sobie z chłopakami na salę i pamiętam, że my w Piotrkowie najwyższego chłopaszka mieliśmy 1,90 m chyba, który był naszym centrem. Natomiast już wtedy na ŁKS-ie było chyba z 5 powyżej 1,95 m, plus oni byli zawsze dużo lepiej zbudowani fizycznie. No Michał Micielski czy Ziółek, który też tam był, no to byli goście, że no nie było przebacz, tak? Jak tam poleciał jakiś łokieć czy coś, to a w ogóle Miciel w obronie, jak się do kogoś przykleił, to mogłeś zapomnieć o tym, że go miniesz, tak? I pamiętam na tym turnieju przedsezonowym wchodzimy na salę, a tam kuźwa w koszulce UKS jest chłop, który ma 2,13, który się rozgrzewa.
Ja mówię, dobra, może to jakieś drewno w ogóle i tak dalej, ale jak zobaczyłem, że chłop robi, że dostaje alejupa, piłka jest na wysokości kwadracika nad obręczą, to ja już wiedziałem, że jest po ptokach, że my w tym roku ligi już nie wygramy na pewno. I był taki mecz, pamiętam, w Piotrkowie, gdzie graliśmy z ŁKS-em i no wiadomo, że nie było sensu mijać, bo raz, że żebym ja minął Miciela grając jeden na jeden, to zmęczyłem się masakrycznie przy tym, a dwa, nawet jak go minąłem i wszedłem pod kosz, to tam czekał Marcin Gortat z blokiem, tak? Więc jedyna opcja, żeby z ŁKS-em gdzieś tam coś pograć, to były trójki. I pamiętam, że w meczu w Piotrkowie chyba rzuciłem z 10 trójek. Tak, tak. Osiem na pewno, wydaje mi się, że z 10 to spokojnie poleciało, bo pamiętam, że przez cały mecz nie wchodziłem pod kosz, tylko waliłem truje, bo to nie miało sensu w ogóle wchodzenie pod kosz. I pamiętam też taką sytuację, żeby ludziom uświadomić mniej więcej, jak wyglądała gra przeciwko Gortatowi w tamtym czasie, jak on był skoczny, jaki miał zasięg ramion, to pamiętam taką sytuację ze starej hali ŁKS-u tam pod trybuną. Ach. Graliśmy półfinały Mistrzostw Polski bodajże, przyjechała Astoria Bydgoszcz, przyjechała Nottecino-Wrocław z Szubargą, która grała jedną zagrywkę. W ogóle Szubarga w całym turnieju puchnowym miał średnią chyba 45 punktów na mecz. To jest w ogóle niesamowite. Przy Wow. wynikach rzędu 80 punktów drużyny on miał 45 na mecz. I oni grali prostą zagrywkę. Szubarga dostawał podwójną zasłonę od wysokich na górze. Jak nie zdążył przejść na zasłonie albo z zasłony wyskoczyć góry, skubaniec siepał trójkę albo z lewej, albo z prawej strony. A jak zdążył dojść, szła piłka pod kosz, albo on wjeżdżał. W ogóle nie, tego się nie dało w ogóle bronić. Tak grał Szubarga młody. A z Gortatem sytuacja wyglądała tak, że gdzieś tam się wbiłem do linii końcowej i już byłem taki szczęśliwy, że sobie rzucę, po czym patrzę, nadbiega z pomocy Marcin Gortat i już wiedziałem, że rzucanie lejapa nie ma sensu, więc zdążyłem tylko odskoczyć 1,5 metra do tyłu, do linii końcowej. I tak jak był taki rzut Alena Iversona w All-Star Game, że rzucał chyba za kosza w ogóle, Tak, taka było coś sytuacja, takiego. jak dostał alejupa, on ją tak złapał, coś takiego. Prawą ręką już za Tak, linii końcowej. to ja miałem taką sytuację, że Nie szkodzi. zobaczyłem nadbiegającego Gortata, więc ja odskoczyłem do tyłu, wyskoczyłem jeszcze rzucając, zrobiłem takiego fadeawaya i stary, ja rzuciłem taką świecę, że ta piłka poleciała, myślę, że z metr nad tablicą, jak nie ze trzy, a Gortat zdążył dobiec, wyskoczyć do góry i centralnie, pamiętam, że ta piłka nie miała prawa wpaść do kosza, bo ona tak wysoko leciała i była tak głupim rzutem. Gorta zabrakło mu tyle, żeby tą piłkę złapać i posłać gdzieś tam w trybunę. Natomiast nie złapał jej. Był wyciągnięty po prostu masakrycznie i ta piłka wpadła do kosza. I po prostu ja się spojrzałem na siebie, na mojego trenera, na moich kumpli, na Gortata i tak sobie pomyślałem, że nie, to koszykówka to jest inny poziom, jak gramy z ludźmi, którzy mają 1,90 m wzrostu. A jak Dokładnie. wchodzisz na boisko, gdzie są goście, którzy są stworzeni do gry w koszykówkę, mają 2,13 jak Marcin. W ogóle, kto nie widział Marcina, jak miał 18 lat, jak on dankował na ŁKS-ie, jakie robił paczki, jakie łapał alejupy. Wow, to w ogóle to jest coś Ale on nawet niesamowitego. jeszcze w czasach Orlando potrafił przecież ładować takie paczki, że to się fajnie na treningach. Pamiętam, gdzieś nawet krąży na YouTubie filmik, jak pomiędzy nogami robi paczkę, więc Tak, no. naprawdę Marcin, że tak powiem, w kwiecie koszykarskiego wieku, no to mega, mega atleta. Zresztą pamiętam, że w Polsce to się o Marcinie różnie mówiło, bo są dziennikarze, którzy do tej pory go tam nie za bardzo cenią, ale to szkoda, Pokaż, którzy szkoda. to sprzedam łokcia. Słuchaj, wyślę ci listę całą, ale Spoko, bo wiesz. Marcin naprawdę był niesamowity i zawsze wszyscy specy w Stanach powtarzali, że mało jest ludzi tak atletycznych jak Marcin. No tak. No i ja doskonale pamiętam takie sytuacje, jak on dostawał te alejupy na ŁKS-ie. Piłka była z 70 cm nad obręczą. W ogóle nie, tak to wyglądało. No to takie drużyny jak właśnie jak moja Piotrkowia, gdzie najwyższy miał 1,90 m wzrostu, to mogliśmy sobie tylko popatrzeć. I co z tego, że staliśmy gdzieś tam strefą, jak dobrze rozrysowana zagrywka spowodowała, że on i tak wcześniej czy później gdzieś tą piłkę dostał, czy nad obręczą, czy w okolicach kosza i można było sobie tylko patrzeć, jak leci, tak? To tym większy podziw dla Maxi Bogisa, że gość, który miał tam 1,60 m, chyba 5 czy 68, potrafił grać na takim poziomie przez tyle lat i to jeszcze grać naprawdę dobrze, bo
I to w czasach, gdzie trudniej Klasycznych cen. schować, gdzie trudniej zawodnika było schować w obronie, tak? Bo dzisiaj można grać pół strefą i jest duża pomoc innych zawodników, natomiast wtedy trzeba było grać jeden na jeden i on musiał czasami Michaela Jordana kryć, tak? I musiał, Jest wiesz. świetne zdjęcie, jak Jak trzyma tą piłkę, tak? tak, Tak. nad Burgessem. Coś Tak. niewiarygodnego, ale kurde, Maxi Burgess to też klasa sama w sobie. On poszedł w politykę bodajże, chyba tak, coś tam w polityce działa, z tego co wiem, i radzi sobie całkiem nieźle. Ale jeśli właśnie, bo mówimy o Łodzi, to tak ostatnio się zastanawiałem, czy masz jakąś koszulkę ŁKS-u? Wow, no nie. Nie, szczerze mówiąc. To powiem ci ciekawostkę. Z tego sezonu właśnie 11-12 mam wyjazdową, tą taką czarno-czerwoną Takim swoją. paskiem, one były z takim paskiem Tak, pionowym. tak, Bardzo tak. ładne koszulki swoją drogą. Bardzo fajne i powiem ci, że No. mam Krzyśka Sulimy, który teraz O, proszę robi w bardzo. Wrocławiu. No Pamiętam, że super. w ramach podziękowania tam pomagałem mu w jednej sprawie i po prostu już wyjeżdżając z Łodzi mówi trzymaj w ramach podziękowania. Mam ją do tej pory, ekstra materiał, parę razy w niej grałem, więc no mega, jeszcze wiesz, numer 13, tak jak Gortat i powiem ci, no sztos, naprawdę sztos koszulka. No ale słuchaj, koszykówka 3 na 3, No, czyli moja też druga miłość. twoja druga miłość, wiem, że jest Mistrzostwo Polski, nie wiem ile tych mistrzostw jest. LZS-ów, tak, Ludowych Zespołów Sportowych, dwa Mistrzostwa Polski mamy, tak? Natomiast przez ostatnie 5 czy 6 lat, już nawet już nie liczę, byliśmy w czołówce dwóch największych cyklów 3x3 w Polsce, czyli tego Bosch Streetball organizowanego przez Stowarzyszenie Streetball z Poznania. I przez Polski Związek Koszykówki, który Questy organizowały. I no tak, no mamy taką. Mamy, no nie wiem czy mamy, bo w sumie nie wiadomo jak będzie w tym sezonie, bo my byliśmy dosyć wiekową ekipą już rok temu. Mamy dwóch chłopaszków z Łodzi. To jest Rafał Rudi, którego kojarzysz pewnie z Ligi Amatorskiej. Halo, Jestem halo, między poczekaj, bo innymi. coś A cię jest przerywa. Tomasz Jakbyś mógł Pietryk. powtórzyć. Ja cię słyszę cały czas Bo coś cię dobrze. przerwało. Jakbyś mógł powtórzyć. Dobra, dobra, dobra. Więc ta nasza ekipa 3 na 3 to składa się tak w sumie w połowie z Łodzi, bo tam mamy Tomasza Pietruszyckiego, który jest urodzony w Łodzi. Mamy Rafała Rudy. Sergiusz Michalak z Piotrkowa Trybunalskiego, no i ja jestem, przepraszam, z Bełchatowa, no i ja jestem czwarty z Zelowa, natomiast cała historia tego mojego 3x3 zaczęła się od tego, że kiedyś w Zelowie wszedłem do sklepu monopolowego i zobaczyłem gościa, który ma 2,6 wzrostu, który jest tak wielki, który miał na sobie Jordany i tak patrzę się na niego i mówię, no ty może gdzieś grałeś koszykówkę i okazało się, że Tomasz grał na UKS-ie, tylko jest ode mnie starszy o 2-3 lata. I wow, jaki to jest świat mały. Nie? Po prostu sprowadził się do Zelowa, bo poznał kobietę, która jest jego żoną dzisiaj, mieszka pod Zelowem. I to było zabawne, bo no wiesz, on jeszcze wtedy trenował na UKS-ie, dojeżdżał z Zelowa do Łodzi na treningi i nagle przychodzi jakiś gość i on nie miał zielonego pojęcia, czy ja coś grałem, czy nie grałem. No, no i też się mocno zdziwił, jak zobaczył, że na takiej wsi jak Zelów ktoś jeszcze potrafi grać fajnie w koszykówkę. No i tak stwierdziliśmy, że może byśmy coś pograli, może nie tylko, bo na początku graliśmy tylko w Bełchatowie jakieś takie małe turnieje, ale później zaczęliśmy jeździć po całej Polsce i tak to się przerodziło w taki solidny basket. Założyliśmy stowarzyszenie Kuchwale Basketball. My też na początku nazywaliśmy się Kuchwale Ojczyzny, natomiast wytyczne były takie, że nazwa zespołu powinna być dwuczłonowa, a trzecim członem powinno być miasto. A Więc tak. zostawiliśmy sobie Kuchwale i dlatego zostało Kuchwale Zelów. Wielu ludzi się mnie pyta, dlaczego Kuchwale Zelów? Co my tam z tym Zelowem, tak jakieś prawicowce i tak dalej. Nie, to była nazwa Kuchwale Ojczyzny, no też prawicowa, ale trochę w innym kierunku, nie? No, więc tak zostało. No i tak pojeździliśmy trochę po tych turniejach w Polsce. Czasami mieliśmy takie lato, gdzie potrafiliśmy po kilkanaście turniejów zaliczyć w Polsce. Coś tam wygraliśmy, kilka takich prestiżowych, czy to w Warszawie Madbola,
czy w Zielonej Górze turniej Grand Prix. I zawsze się kwalifikowaliśmy do tej najlepszej dwunastki, czy tam nawet ósemki w Polsce przez te lata. Ostatnio coraz więcej zawodowców jeździło, więc no, dla nas to było fajnie pojechać na taki turniej, zmierzyć się z zawodowcami, którzy gdzieś tam sobie pykają w Ekstraklasie, czy w pierwszej lidze, czy w drugiej. Jasne, że były ekipy jak Energia Gdańsk, czy kilka takich ekip, które no, ciężko było nam ograć i których nigdy nie ograliśmy w sumie. Natomiast były też ekipy, które na papierze powinny się po nas przejechać, a się bardzo miło zaskakiwały i dostawały w pierdziel. I to taki, wiesz, taki wpierdziel, nie? Że nie mogli się odnaleźć. No, my wszyscy swoje ważymy. No, ja ważę ponad stówkę, Tomasz pewnie ze 120, Serek też ze 110, Rafał czwarty też pewnie około 95 kg. Więc dzisiaj już jest tak, że wszystkie drużyny są oparte o takich, jakby to powiedzieć, no, bardzo wyżyłowanych, tak, Dynamicznie. tak, dynamicznie. Natomiast jak przychodzi co do czego, i to na boiskach 3x3 masz coś takiego jak wiatr. Więc jak ci mocno zawieje, nie masz trójki, nagle musisz się opierać na wjazdach, no to wiesz, Ciężko. jak nie masz kilogramów, to nie ma opcji, nie? Natomiast ta koszykówka 3x3 to jest też cholernie inteligentna gra dla bardzo inteligentnych ludzi. Myślę, że tutaj podejmowanie decyzji to jest 2 razy szybsze niż na normalnym boisku. Liczy się bardzo tak. To boiskowe IQ, o którym Kacpa ostatnio wspominał i o którym nie do końca wiadomo, co to jest, a w sumie to chyba jest ta decyzyjność w sumie, to dobre podejmowanie decyzji. Bo w koszykówce 3x3, jeżeli ktoś nie grał, to często było tak, że drużyny właśnie przyjeżdżały jacyś tam ligowcy, ale jeszcze nie byli tak ograni w tym 3x3 na przykład jak my. I my na przykład wiedzieliśmy, że im szybciej po koszu rozegramy akcję, tym większe jest prawdopodobieństwo tego, że rzucimy punkty, tak? Więc u nas z jedną z standardowych zagrywek to było to, że na przykład jak mnie minął gość na górze, to ja już nie wracałem do pomocy pod kosz, nie przejmowałem tego trzeciego, tylko liczyliśmy się ze stratą jednego punkta, bo ja w tym momencie wybiegałem już sobie na obwód. Po zdobytym koszu przez drużynę przeciwną, mój wysoki wyrzucał mi bullet pasa od razu do narożnika, gdzie ja już stałem. Ja byłem niekryty, bo dwóch gości było zaangażowanych w zdobycie jednego punkta, a ja rzucałem sobie trójeczkę i wiesz, no, z reguły jak jesteś niekryty, to bardzo często wpadają ci te trójki, tak? Jasne. Więc tutaj naprawdę podglądaliśmy też sobie czołowe ekipy, natomiast no, pewnych rzeczy się już nie przejdzie, bo my jesteśmy wiekową ekipą, niektórzy mają 40, niektórzy mają 36, a więc jak gramy z zespołami, które są oparte o 25-latków, 35-latków, 30-latków, którzy są ligowcami i tak dalej, no to wiadomo, że oni kondycyjnie są w stanie nas zajać przez te 10 minut, tak? Więc tu trzeba było szukać też innych rozwiązań i no, czasami dawaliśmy radę, czasami nie, natomiast no, zawsze jak jeździliśmy na turniej, to raczej zajmowaliśmy wyższe miejsce niż powinniśmy zająć, tak w skrócie. Fajna historia i właśnie to, co mówisz, że można niekiedy całkowicie przypadkiem poznać mega osoby, które mają taką samą zajawkę i to wiesz, nawet tak jak my, tak? Nie, na żywo się nigdy nie spotkaliśmy tak oficjalnie, może gdzieś tam się Dokładnie. A gadamy mijaliśmy już godzinę i moglibyśmy drugą. i moglibyśmy, ale to jest piękno YouTube'a, słuchaj, że można siedzieć i rozmawiać, nikt nas nie goni, nie ma telewizji i wydawcy, który ci stoi z batem na głową, także to jest. Słuchaj, Tak skoro jest. Robert Makłowicz założył własny program na YouTubie, no to każdy może. Dokładnie. A słuchaj, jeszcze tak a propos tych ciekawych ludzi i tak dalej. Kasper ostatnio opowiadał historię, bo Kasper naprawdę wiele osób poznał. I on też wiele osób przyciąga. Ja też przez niego poznałem wiele ciekawych osób. Natomiast ciekawa jest historia tego, jak ja Kacpra poznałem w ogóle. O, właśnie, opowiedz, A bo tego w sumie nie rozwinęliśmy z Kacpą. to był czas studiów. Ja studiowałem w Krakowie na Akademii Krakowskiej Nauki Polityczne. I miasteczko na AGH-u, boiska na miasteczku na AGH-u, to jest takie jedno z najbardziej kultowych miejsc, jeśli Tak. chodzi o granie w kosza w Polsce, myślę. Tam klimat do grania jest niesamowity, bo dookoła tego boiska są bloki. W okresie takim maj, czerwiec, jak są juwenalia, tam jest masa ludzi, są grille i tak dalej. To się pewnie zmieniło, bo z tego co widziałem, to tam jest tartan, jest wszystko ogrodzone i tak dalej. Natomiast kiedy ja studiowałem te 10 lat temu, czy kilkanaście, Jezus Maria, kiedy ja studiowałem, bo Dawno prawie temu się, prawda? 15 lat temu, Jezus. Dobra, nieważne. Więc no, to miasteczko to była taka Mekka krakowska i tam sobie przychodził taki dzieciak, który miał wiecznie smarka pod nosem, miał 1,30 m wzrostu,
miał za duże buty, był za mały, nikt go nie brał do drużyny, bo on był za mały, natomiast on cały czas kozłował, robił triki z Enduana i tak dalej. I był wyszczekany. I to był Kacper Lachowicz, którego dzisiaj wszyscy znają jako Kacpę. I Kacper, kurczę, on z roku na rok, wiesz, rósł, był ciut większy, niby zawsze mały, tak, taki kieszonkowy zawodnik. Natomiast Kacper, tak jak wspominał, że on uwielbia asystować, tak, to ja miałem z Kacpą i myślę, że mam to do dzisiaj, pomimo tego, że wspólnie nie graliśmy w tej samej drużynie chyba z 10 lat spokojnie, to my zawsze graliśmy we dwójkę, jak przychodziły tam jakieś ekipy na miasteczko i my byliśmy razem z Kacpą, to tak jak Kacpa lubił podawać, tak ja lubiłem dostawać od niego podania, żeby rzucić. I ja nie wiem, jak to się działo, ale to jest to, o czym mówił kiedyś chyba Marcin Gortat, że jak Steve Nash zrobi podanie, to skuteczność zawodnika po tym podaniu wzrasta tam o 30%. Tak. To ja tak miałem z Kacpą. Kacpa zawsze znalazł mnie w najmniej nieoczekiwanym momencie, kiedy gdzieś tam stałem niepilnowany, albo biegłem, albo wiesz. I super, no super się gra chyba generalnie z inteligentnymi ludźmi, tak w skrócie. No, jeżeli ktoś czuje grę, wiesz, wie kiedy podać, kiedy rzucić i tak dalej, więc ja miałem zawsze ten problem, że jestem urodzonym shooterem, powiedzmy. Ja lubię zdobywać punkty. Podawać też lubię, tak, ale no, zdobywanie punktów to jednak jest takie coś, co naturalnie mi zawsze przychodziło. Natomiast Kacpa zawsze miał naturalne to, że świetnie podawał i my się super się uzupełnialiśmy, tak. I na przykład mi tego brakowało, na przykład jak trenowałem w Wiśle Kraków, że tam akurat trafiłem na zły moment, bo były młodsze roczniki, które trzeba było gdzieś tam wystawiać do grania i tak dalej, i tak dalej. I tak z perspektywy czasu, jak sobie przypomnę, to na przykład w Krakowie wszyscy gracze, może poza jednym czy dwoma zawodnikami, tymi młodszymi, wszyscy myśleli tylko właśnie o sobie i to był taki duży problem tej drużyny. Natomiast nigdy nie było czegoś takiego, żeby myśleć o nas, jako o zespole. I o tym też mówił chyba Kacpa. I to jest właśnie szalenie istotne i to też widać w drużynach, które osiągają sukces, jak tegoroczny Stelmet, jak Lakersi, którzy się odrodzili, jak Feniks z popiołów, że jednak to nastawienie, wiesz, musisz mieć wszystkich na tej samej, po tej samej stronie, tak? Tak, to jest mega ważne. Jeżeli jest to samo nastawienie psychiczne, jeżeli każdy myśli o tym, żeby robić wszystko to, co trzeba zrobić dla zespołu, a nie dla siebie, to naprawdę efekty są niesamowite i dlatego tak duża przyjemność w tym roku była zaglądania czy to Stelmetu, czy Lakersów na przykład, tak? Bardzo, bardzo fajnie wygląda. Zresztą to czuć, nawet jak samemu idziesz grać, nie wiem, na Orlika i masz ludzi, którzy chcą się dzielić piłką, którzy wiedzą, że, no bo to jest logiczne, San Antonio Spurs są najlepszym przykładem. Im więcej piłka krąży, tym ciężej jest bronić. Dokładnie. Przeciwko takim drużynom. I powiem ci, na przykład mi w pewnym momencie zbrzydło granie z innymi ludźmi, bo wyglądało to tak, że gościu dostawał piłkę i przez 15 sekund kozłował w miejscu, myśląc, że jest Iversonem. Ja po prostu czasami tak stałem z upartą ręką i tak mówię, kuźwa, no stary, no ja nie jestem koszykarskim bogiem, ale no ludzie, no grajmy coś fajnego. Ale to, co mówisz, można w ogóle, to jest ciekawe, że Kacpa z Krakowa, ty w Krakowie studiowałeś, ja w Krakowie mieszkałem kiedyś swego czasu. O, w których latach? Wiesz co, to ja mieszkałem w 2014 roku akurat. Ale ja już wyjechałem. Bardzo, bardzo fajne miasto i zresztą, no ja w Parku Jordana głównie tam sobie grałem, tam się zbieraliśmy i naprawdę fajne mecze można było rozgrywać. Co tam robisz w Krakowie? Studiowałeś? Wiesz co, nie, żyłem sobie, trochę praca, ówczesna kobieta, aha, tego typu sprawy, więc... I wróciłeś do Łodzi? Wróciłem do Łodzi i jestem zadowolony, słuchaj. A wiesz co, bo jeszcze a propos Łodzi, bo w Krakowie jest ten sam problem. W Krakowie nigdy nie wiesz, od kogo dostaniesz po mordzie na mieście. Czy to jest kibic Krakowi, Wisły czy Hutnika. No tak. W Łodzi podobnie jest z ŁKS-em i z Widzewem. To prawda. Chociaż w Łodzi jest więcej graffiti, więc łatwiej się odnaleźć tym wszystkim. Jak ktoś się zaczepia na ulicy, to spojrzysz się na jakieś ogrodzenie i tak, wiesz, co masz mówić. Natomiast wspominałeś o tej koszulce UKS-u. No i wiesz, ja jestem z Zelowa. tu mamy dosyć mocną bojówkę Widzewa, która jeździ na wszystkie mecze Widzewa. Tutaj mają swoje stowarzyszenie, mocno się angażują w życie społeczne, organizują turnieje dla dzieciaków, wyjazdy dla dzieciaków na mecze i tak dalej, i tak dalej.
Mają też swoją siłownię. Dalej nie wnikam, co oni tam robią, nie chcę wiedzieć. Lepiej, lepiej Pozdra nie. lepiej chłopaków pozdrowić, niż sobie problem zrobić. O, o właśnie. Natomiast ja dostałem na przykład, ja dostałem w prezencie ostatnio koszulkę Legii Warszawa, O. koszykarską. Drugą koszulkę wylicytowałem, już nawet nie wiem, jedna jest chyba Filipa Matczaka, druga jest jakiegoś tam gościa z siedemnastką. I wiesz, no super koszulki w ogóle, fajny krój, fajny wzór, fajne logotypy, bo są tramwaje warszawskie w ogóle, O. mega to wygląda, gdzieś tam wiesz, styrenka, stulecie klubu Legia i tak dalej, nie? I tak założyłem sobie tą koszulkę i tak mówię, o kurwa, przecież w tym nie wyjdę na miasto! Ale to ja zrobiłem dokładnie ten sam błąd, bo jak wiadomo, w Zgierzu większość jest za Widzewem i kiedyś pojechałem na Mosir grać i wziąłem pierwszą lepszą koszulkę do gry, akurat ŁKS-u, więc bardzo szybko ją zdjąłem, spakowałem, i bo tam jedna osoba zaczęła się dopieprzać, ale akurat skończyło się wszystko kulturalnie, całe szczęście. Chociaż dla mnie to też jest głupota, bo ja akurat mam szacunek do każdej ze stron, zresztą jak jeszcze przy piłce nożnej pracowałem, to na mecze Widzewa chodziłem, żeby relacjonować. Nie mam z tym problemu. Swoją drogą bardzo żałuję, że koszykarsko akurat Widzew, no to wiadomo kobiety, że tam nigdy nie było tej męskiej sekcji tak Ale rozwiniętej, żeby były fajne derby. ty widziałeś te dziewczyny, jakie tam mają te koszykarki? Tak, widziałem. Jakie to są petardy? Ja, no miał, ja ostatnio na basketmani, na manufakturze widziałem dwie koszykarki, to powiem ci, że one tak nie w strojach koszykarskich, tylko normalnie ubrane, tak może nie wyjściowo, ale tak to wow, wow, naprawdę. No słuchaj, to chyba w Polkowicach była jakaś dziewczyna z zagranicy, która jakaś Chorwatka chyba, pamiętam, sprowadzili jakąś dziewczynę, taką blondyneczkę. To się wszyscy mówili, że teraz na Polkowicach będzie komplet publiczności ze względu na nią. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Jest no. Tego mnóstwo. Słuchaj, to muszę ci zadać w końcu to jakże istotne pytanie. Ile koszulek masz w swoim zbiorze? Uziwa. Nie wiem, nie wiem. No, na pewno więcej niż 100, mniej niż 300. Myślę, że 200 z hakiem jest w tej chwili. No. Czyli no, do kolekcji winylowej Hirka Wrony, którego też pozdrawiamy. Jeszcze trochę ci brakuje. Tak. Pozdrawiamy. Bardzo, bardzo dużo brakuje do tej kolekcji. Natomiast oprócz tych koszulek, bo mówimy tutaj tylko o koszulkach meczowych i autentykach, bo już takich tam jakiś, co jak gdzieś tam jakaś replika mi leży, to tego nawet nie liczę. Natomiast oprócz tego, myślę, że około 100 meczowych mam na pewno, plus jakieś tam autentyki powiedzmy. Koło też to będzie druga może stówka, może 70, coś koło tego. I mam około 60 par spodenek meczowych, w sensie, w których ktoś grał. I to są różne rozmiary, bo czasami to są rozmiary takie, gdzie ja mogę założyć, a lubię dosyć duże, a czasami to są spodenki na przykład Shaquille O'Neala z Orlando Magic, które mam do połowy łydek. Mniej więcej. Czyli wyglądasz jak DJ Ford, słynny. Tak, 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 dokładnie, 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 dokładnie. W ogóle to jest śmieszne, że super widać na strojach koszykarskich, jak zmienia się moda, jakie są obecnie trendy. Tak jak w latach 90. te rzeczy były raczej obcisłe jeszcze, tak lata 2000 też było wszystko oversized, wiesz, wszyscy mieli baggy shorts, czyli bardzo duże spodenki i tak dalej, że liga aż musiała wprowadzać wytyczne, jaka mogą mieć długość spodenki. Natomiast no to też jest tak na ulicy, tak? My mamy teraz wszystkie stroje, w których są zawodnicy NBA obecnie, to są takie bardzo obcisłe stroje już, zawodnicy też są bardziej fit, są bardziej wyżyłowani. Ja mam wrażenie, że to się też przenosi na ulicę. No, 10 lat temu wszyscy chodzili w luźnych ciuchach, a dzisiaj chodzą wszyscy w rurkach i też tak, są w pasowanych koszulkach, ale zobacz nawet garnitury koszykarzy. Dokument Last Dance, który jest na Netflixie. I który... Tak, mają te wielkie marynarki. Tak, te wielkie marynarki. Widziałem, bo Scottie Pippen tam wszedł do szatni. Ten garnitur 4 razy za duży na niego. No teraz nikt by czegoś takiego nie założył i masz rację. Ale to jest ze wszystkim, choćby nawet z muzyką, bo nieodłącznym towarzyszem koszykówki jest dobry hip-hop. Tak. I tutaj naprawdę wiele, wiele dobrych utworów o koszykówce
można znaleźć. Zresztą miałem okazję też robić pick and roll z Kubosławem, z Waldkiem Kastą. I powiem ci, no parę dobrych historii mi sprzedał i też jest mega fanem. Zresztą mam wrażenie, że o koszykówce to i hip-hopie to można by było zrobić świetny dokument kiedyś. Bo jest paru naprawdę fajnych raperów. Pewnie Nulizmatyka kojarzysz z trzeciego. Tak. To To też jest grał. ten, co tak, to jest ten, co tak, Przepakował ostatnimi czasami. tak ładnie zszedł z wagi, tak? Tak, To jest ten? O, Także mega. no, mega, mega sprawa. Słuchaj, to jeszcze tak muszę cię zapytać, bo pytam o to każdego. Przelatuje zespół Monstars. Musisz wybrać pięciu zawodników do tego, żeby skopali im dupsko. Kogo wybierasz? Wiesz co, słuchałem twojej rozmowy z Kacpą, jak jechałem autem ostatnio właśnie do Łodzi. Tak na którymś skrzyżowaniu w Łodzi właśnie poleciało to pytanie w okolicach manufaktury gdzieś tam. I tak się zastanawiałem, kogo ja bym wziął do mojego zespołu, żeby skopać dupę Monstars. Jest, no miałbym, wiesz, no jest duży problem, bo ja w ogóle jestem zakochany w latach 90. Dzisiejsi Ja zawodnicy tak jakoś samo. mnie tam nie jarają mnie jakoś. Natomiast tak, ja bym w ogóle zaczął od Marcina Gortata, bo Fajnie, fajny wybór. Na cholerę mi jakiś tam Shaquille O'Neal czy inny, wiesz, to, że każdy tam skończy spod kosza. Natomiast z Marcinem Gortatem grałem przeciwko niemu, z nim jeszcze nie miałem okazji zagrać. Jak chłopaki mieli treningi i dostałem od Pawła Stalmacha zaproszenie, to się niestety rozsypałem fizycznie. Więc tak, chciałbym zagrać z Marcinem Gortatem przeciwko Monsters. Później tak, Rona Artesta na pewno bym wziął, na Tak. takiego fałszywego, silnego skrzydłowego, bo Dobry łok. kto... Dobry Bo kto łok. nie jebnie łokciem jak nie Rona Artest, to Oj, on. James Harden do tej pory o tym pamięta, mam wrażenie. Tak. Więc tak, to jest na pewno tak. Na pewno LeBron James teraz. Bo raz, że gra w Lakersach. Dwa, że patrząc na jego karierę, całokształt, powoli staje się moim, może nie ulubionym zawodnikiem, ale takim top 3 ulubionych zawodników. Fenomenalny w punktowaniu, fenomenalny w kreowaniu, a jeszcze lepszy w czytaniu gry, w zrozumieniu tej gry. To jest niepojęte, na jakich płaszczyznach ten gość rozumie basket, i to jest dla nas To jest też chyba będzie niewiarygodne. długo niepojęte. I no to tak sobie myślę, że ta trójka to jest na pewno. I teraz mamy dwóch rozgrywajków. Oni się pozabijają o piłkę i są praktycznie swoimi klonami, więc mam Michaela Jordana na dwójce. Aha. I dałbym Kobasa na jedynkę, O. dlatego że Kobe był taki All-Star Game chyba w Houston grany, gdzie Kobe się umówił z Tracym McGrady'm, że będą pracowali na jego MVP. Tam Kobe zagrał jako taki, wiesz, gość od zadań specjalnych, raczej rozdawał niż Tak, punktował. pamiętam ten mecz. I Kobas też jest pomijany przez wielu, jeśli chodzi o swoje umiejętności obronne, bo każdy bardzo często mówi, a, że przecież on się tam w ogóle nie starał w A, obronie i tak dalej, i tak zajebisty w dalej. obronie. Ale jak ktoś ma jakieś zapytania odnośnie obrony Kobasa, to proponuję wrócić do 2007 roku. Tam jest taki mecz z Brazylią na Mistrzostwach Ameryk, tak? Na Ameryk? Mistrzostwa Ameryk, tak, były. Tak. I tam Kobas, wtedy był Leandro Barbosa, który w NBA, wychodząc z ławki, rzucał chyba 16 czy 18 punktów. Phoenix To by... Suns, bardzo fajny Tak, rozgrywkowy. chwilę wcześniej Phoenix odesłało Lakersów na ryby w tym sezonie i Barboza chyba tam zagrał najfajniejszą serię w swoim życiu chyba, tak mi się wydaje. Więc jak ktoś ma jakieś ale do obrony Kobiego, to odsyłam do tego meczu, bo Kobi z Barbozy zrobił swoją... Zabawkę, o, tak to imijmy. O tak, Barboza nie mógł wyjść Miejsce. Nie mógł wyjść z połowy obrony do połowy ataku generalnie, tak? Ale to tak samo mecz gwiazd, jak blokował LeBrona nawet. Jak nie pamiętam, Tak. która to była edycja, ale to też było genialne. A jeszcze wracając do LeBrona, to jest o nim fantastyczna anegdotka, że on potrafi po meczu powiedzieć ci z pamięci każdą akcję. On Wow. tak to analizuje, że każda akcja u niego, on dokładnie wie, co się działo, co jak zadziałało. I to jest mega inteligentny człowiek i wydaje mi się, że no jak już mam nadzieję, że sezon wróci, to hejtowany Rajan Rondo, którego ja mimo wszystko lubię, on z LeBronem, to są dwaj gości, którzy mogliby spokojnie trenować zespoły NBA. Tak inteligentni. Rondo, z tego co czytałem, był jedynym zawodnikiem Celtics, któremu Doc Rivers
dał wszystkie zagrywki do przejrzenia, a było ich chyba 256. I Rondo to pamiętał, więc no LeBron jest mega. A co do zabierania piłki, to kurde, mnie to właśnie zastanawia, bo i Jordan, i Kobe, oni potrafili rozgrywać zajebiście piłkę. Przecież no, Jordan raczej. W tym momencie był najlepszym punktującym, zbierającym i asystującym byków. Tak. A Kobe, ja pamiętam ten sezon taki przejściowy, jak nie było jeszcze Pau Gasola, odszedł Shaq, wszystko było na jego plecach. Ja pamiętam, jak on się męczył z tymi gośćmi, bo tam był choćby Smash Parker. Jezus Maria, Jezus Maria. Jezu, kto tam? Chris Mim grał na pozycji centra. Tak, tam tak. były takie nazwiska, że teraz raczej by nikt nie wiedział, kto to nikt, w ogóle... Nikt nawet nie wie. Słuchaj, no ja jestem ogromnym fanem Jeziorowców. Oglądałem praktycznie wszystkie mecze Lakersów, powiedzmy od roku 2005 do 2013. Zdarzało mi się kilku spotkań w sezonie tylko nie widzieć. Ja nie jestem w stanie ci wymienić chyba nawet pięciu zawodników tamtej drużyny. No Smush Parker, tak? Chris Mim, Kwame Brown, Lamar Odom, chuj wie kto jeszcze, nie wiem. Caron Butler chyba, ale on się kontuzjował. Nie, Butlera chyba wtedy nie było już. Wladimir Radmanowicz był chyba też. Naprawdę tam ten skład był tragiczny i wiele osób zarzucało Kobiemu, że on cały czas tylko gra pod siebie, ale jak ktoś obejrzałby teraz te mecze, to jest widać zajebiście, jak bardzo Kobe robił wszystko, żeby dawać im pozycję do rzutów. I powiem ci, ja Kobiego pod tym względem też uwielbiałem i myślę, że gdyby Kobe trafił po odejściu Shaka na lepszą drużynę, gdyby wtedy Lakers mu zapewnili drugiego All-Stara od razu, bo umówmy tak. się, Lamar Odom nie był All-Starem na takim poziomie, żeby cokolwiek zrobić. Zresztą ta wymiana z Miami Heat to do tej pory uważam, że to była kpina, bo za Shaka dostali praktycznie nic. No to Kobe naprawdę mógłby sobie świetnie radzić i dla mnie no gościu był geniuszem i zresztą pamiętam ten dzień, no jak doszła ta informacja tragiczna. Pamiętam też twoje wpisy na Twitterze i tak wtedy też miałem taką myśl, że ile znaczył dla ludzi z całego świata Kobe Bryant, gdzie nikt się tego praktycznie nie spodziewał. Ja potem pamiętam na Twitterze ludzie z innych dyscyplin, nie wiem, Zinedine Zidane, David Beckham, cały świat opłakiwał Kobiego i pamiętam, że ty sobie z tym ciężko radziłeś i powiem ci szczerze, że naprawdę dla mnie do tej pory nie do końca to jeszcze dociera, ale nie wiem, czy słyszałeś, że ponoć jest plotka, że dwa ostatnie sezony Kobiego były nagrywane i ma powstać dokument. Wow, no byłoby super. Byłoby super, no wiesz co, no, to jest ciężka sprawa generalnie, bo ja już to mówiłem u Mike'a Kicksa w podcaście Pod Obręczą, że czy tam w innych podcastach, które nagrywałem, że mi w życiu sporo ludzi umarło w rodzinie i tak jestem dosyć uodporniony na wydaje mi się, na ten ból, na ten rodzaj bólu. Ale to była pierwsza śmierć osoby, której nigdy nie znałem, która naprawdę mnie dotknęła, bo no, nie oszukujmy się, gość mieszkał ileś tam tysięcy kilometrów daleko gdzieś tam, nigdy z nim nie rozmawiałem, nie mam jego autografu, wiesz, no, na dobrą sprawę to nie wiesz, kto to jest, tak? No, nie wiesz, czy on jest fajny, czy jest bucem, czy ma fajne poczucie humoru, czy bije żonę i dzieci, nie wiesz takich rzeczy, widząc gościa tylko jak gra w koszykówkę, tak? Natomiast no jesteś w stanie się zafiksować, jak przystało na prawdziwego fana, na punkcie danej osoby i naprawdę no, czuję się tak, jakby ktoś odszedł z mojej rodziny, tak w skrócie. No nie jest to nic fajnego. Cieszę się natomiast, że jakieś tam pamiątki mam z nim związane, jego meczowe, nawet koszulkę z autografem rozgrzewkową udało mi się wyrwać od znajomego z Gdańska, którego wspominałem. Więc tu się cieszę, natomiast no, uważam, że koszykówka bardzo dużo straciła na tym, bo ominie nas naprawdę bardzo dużo, bo o ile Jordan po zakończeniu kariery się wyłączył,
Możemy go zobaczyć ze szklanką whisky i cygarem. Piękne życie swoją drogą. Chciałbym tak, takie. Tak. Myślę, że Kobe w tej kwestii był totalnie inny od Jordana. Ta jego akademia, to Mamba. Ile już robił dla koszykówki, kobiet, tak, to są rzeczy, które są nieodżałowane, straty, których się nie da odrobić niestety. I szkoda, szkoda, bo jest akurat właśnie taki czas, kiedy koszykówka kobiet, generalnie kobiety bardzo... dobrą prasę mają w skrócie, no, kobiety teraz obecnie. Jest takie mocne ciśnienie, żeby było dużo dobrego kobietach w różnych dziedzinach życia i super, ja nie mam nic przeciwko temu i fajnie, że zwrócono uwagę na to, że jest koszykówka kobiet, że to też jest koszykówka, też chociaż sam też grają. Kiedyś... Tak, i też fajnie grałem, bo ja przyznaję się bez bicia, że bardzo często wyśmiewałem moje koleżanki z Wisły Kraków. No wiesz co, co to jest za koszykówka, gdzie nie ma w ogóle wsadów, mówię, skończ tym, nie mówię, dotykasz w ogóle obręczy, nie, wiesz, także no, to też jest koszykówka i fajnie, że wiesz, że coś się dzieje, tak, ja na przykład jestem ojcem 10-latki i nie wiem, czy ona pójdzie kiedyś w sport, czy niech robi, co chce w życiu. Ja nie będę jej w niczym przeszkadzał, postaram się być taki jak moja mama, że co będzie chciała robić, ja jej pomogę, żeby to robiła. Tak? Jak będzie chciała, żeby ją wozić po całej Polsce, bo będzie szukać, nie wiem, składać klocki Lego w drugim końcu Polski, spoko, jedźmy, składaj, jeżeli to cię uszczęśliwia i tak dalej, tego się trzymajmy. Natomiast no szkoda, szkoda. No. Szkoda wielka, tym bardziej, że jego córka Ginny naprawdę miała mega talent i też dużo osób chciałoby ją zobaczyć. Zresztą teraz została pośmiertnie wybrana w drafcie WNBA, została uhonorowana, więc mega, mega szkoda. No ale fajnie, że są pamiątki. Jak się kiedyś spotkamy, to chętnie zobaczę, bo... No wypadałoby, żebyś mnie odwiedził kiedyś, no. No właśnie trzeba, jak to się przy... jak ten cały syf się skończy, to wtedy... Słuchaj, umawiamy się tak, że ty pokazujesz swoją kolekcję, a ja z czymś dobrym... Boję się myśleć, co ty mi pokażesz. Weź flaszkę, jakąś będzie dobrze. Będzie flaszka i przywiozę koszulkę Krzysia Sulimy, żebyś zobaczył. Dokładnie. I wtedy będzie okazja, żeby wytłumaczyć ci, bo ja mógłbym przez godzinę tłumaczyć, jak robione są koszulki, jakie są rodzaje szwów, jakie są rodzaje łuchów w nazwisku, jakie są rodzaje liter i tak dalej, wielkości, czcio, i no, wszystko jestem w stanie powiedzieć, natomiast tego się nie da opowiedzieć, jeśli cię nie ma tutaj na miejscu i myślę, że... Robimy osobny odcinek kiedyś o tym na pewno. Tak, zrobimy osobny, bo tego się nie da w 5 minut opowiedzieć, a bez jednak wizualnie, bez przedstawienia tego, to nie ma większego sensu moim zdaniem, więc tego tematu to nawet nie rozdrabniałem się. Dobra, słuchaj, Rafał, dzięki ci wielkie za rozmowę. Parawi, to ja bardzo dziękuję. Zleciało nie wiadomo kiedy. Zdrówka dla ciebie i całej rodzinki. Że tak powiem, wytrzymałości dla żony, żeby... No dzięki wielkie. Również pozdrów swoją, bo widziałem, że tam się też grubo dzieje. A to przyszła żona, także jeszcze... Tak, na razie... Moja jest obecna. I niech tak zostanie. Niech tak zostanie, dokładnie. Tak, serdecznie dzięki, pozdrawiam i będziemy się, mam nadzieję, niebawem widzieć na żywo. Dzięki wielkie, ja pozdrawiam wszystkich Jersey Headów i życzę wszystkim zdrowia. Na razie.